A witam wszystkich ponownie. Przed nami walka. Z tatuśkiem... i Farah. Nasza osoba, która prowadzi nas poprzez te czeluści zamkowe. O, jakiś to piękny. Father, is that you? Yes. Okej. Będziemy musieli ogarnąć... Jezus, znowu to samo. Ogarnąć na sam początek tych gości, żeby później można się dostać do tatuśka. Z tym, że jest jeden problem. Ci nie... Oprócz tego... Ci niebiescy po prostu nie dają się i nie możemy na nich wchodzić. Dlatego pierw będę musiał ogarnąć tych czerwonych, zanim się dorwę do tatuśka. Ponieważ tatuśka w żaden sposób teraz nie możemy, jak widzicie, zaatakować. Broni się skurczybyk tak jak nigdy. A ciebie też trzeba jakoś sobie z tobą poradzić. Dobra. Aha, widzę, że tam w Farah ma problem. Chodzisz tu. To nie jest takie gry jak... Taka z gier jak nowy Bioshock or something. Gdzie postać, która nam towarzyszy, jest po prostu nieśmiertelna. Tutaj musimy walczyć również o naszych towarzyszy. Ach, jak widzicie, ci kolesie są odporni na to, że wychodzimy na nich. Okej, stosując umiejętności księcia P. Co jest? No właśnie. Dobra. Te umiejętności. Staram się tutaj jakoś zawalczyć z nimi, ale... No i oczywiście zużyłem duszę bez powodu. Sztylet. Nie, nie ciebie. Ciebie. Okej. Jeden poszedł, teraz trzeba pomóc tu koleżance. Okej. Jezusicku. Okej. Mógł za jednym razem, zawsze coś. A ona się bawi z tatuśkiem. O ile zaraz nie będzie krzyczeć help. Freeze? Or something? Nie wiem, mam nadzieję, że kiedyś te salwy potworów się skończą. Ponieważ moje życie ulega po prostu zagładzie powolutku. Power tank, okej. Dobra. Muszę napełnić, by móc się z nimi tak rozprawiać jeszcze raz. No, dobra. Cofniemy to, może. I się obronimy przed tym atakiem. Albo raczej unikniemy go w inny sposób. Żeby zostało ich tylko dwóch. Mam nadzieję, że już się nie będą pojawiać. Że moc tatuśka przestała tu działać. Okej. O, tatuś. Ma lepsze sposoby na takich jak my, którzy próbują się bronić. Okej. No, właśnie pomogłeś mi. I bardzo ci za to dziękuję. Dobra. Teraz chyba tatusiek nam się da. Mam nadzieję. Z tego co pamiętam. Okej. Daje się teraz nam tatusiek dotknąć. Dać jego siły słabną. Teraz już nie jest takim kozakiem. Jak już powiedziałem wcześniej, tutaj musieliśmy bronić naszą towarzyszkę. Aczkolwiek może IQ naszych przeciwników nie jest zbyt wysokie. Jednak myślę, że nie było to tak proste, jak się mogłoby wydawać. Szczególnie na samym początku. Jeśli ktoś nigdy nie miał do czynienia z tą grą, żeby dojść do tego, iż trzeba na sam początek załatwić wszystkich przeciwników, którzy są wokół głównego bossa. Alright. Let's get your soul, tatuśku. No i przepowiednia. Wybaczam. A no tak, przecież powiedziała, że jej przykro, a nie, że przeprasza. Trollol. Perfect English.
Co robisz? Co ty robisz? Nie. Zamienisz się w jednego z nich. Właśnie tak, notabene. Zastanawiałem się, tak zapiszę. Zastanawiałem się nad tym, iż... Dlaczego ona się nie zamienia? Ale to chyba ze względu na naszyjnik, który ma. Chciała mu ukraść sztylet, a to pod pretekstem tego, że chce zawrócić bieg wydarzeń, znaczy naprawić to, co on zepsuł. Piaski pożerają wszystko. I właśnie się z przepowiedni dowiedzieliśmy, gdzie istnieje klepsydra. I chyba będziemy tam zmierzać. Przez wyrwę w oknie. Dotarliśmy do tego miejsca. I jak widać, celem są te drzwi. Napijmy się może. Dobra woura. Okej. Okay. Ona oczywiście naprzód gna, bo przecież ma łuk. Okej. Okay. Ciekawe, jak ona się dostała. Czy doskoczyła, czy też przyszła po ścianie. Okej. Okay. Nie traćmy czasu i... Po prostu rozprawmy się z tymi tutaj grubasami oraz nagami. Nie wiem dlaczego, ale... O, mi one przypominają nagę. Może dlatego, że są prawie nagi. Ale kwas. Nie mam tu na myśli oczywiście jakiegoś YouTube'owego show, ale dawne określenie na suchar. Okej, okay, prosto w część ciała, na której można usiąść. Jeżeli poprzez te, tak powiem, części zbieram duszę, także twórcy mieli fajny zamysł. Wow, jestem otoczony przez grubasy. Swoją drogą zastanawiam się, jak oni pierwotnie wyglądali w ogóle. Przed zamienieniem się w piaskowe potwory, to... Jak oni wyglądali, a przede wszystkim czym byli? Albo kim? Znaczy ci to jeszcze, jacyś nie wiem... Jakieś, powiedzmy... To, ona chce nam pomóc. Co ja to mówiłem? Bazarowe ziomki, a te laski? Co? Kochanice króla? O, jak szybko mamy nowy save. Dziwne. Now what? Jak to ład? Idę do przepowiedni. Najpierw się napiję. Słodka woda, która mnie leczy. Czyli tamta przepowiednia powiedziała nam, gdzie mamy się udać, a ta... Wow. Wow, wow, wow. To było coś. A ta nam powiedziała, co będzie się nam działo. Okej. Save został dokonany. I możemy dalej podróżować. Co? Nie słyszę, co mówisz. Nie powiem ci, co się ze mną teraz dzieje. Ja jestem ham. Chyba, że książę będzie miał taką ochotę, to ci to powie. To był zapis. Wow. Okej, okay, przejdźmy tutaj. Nie mam innego wyboru, więc spadniemy. Ona tam... Ona nie może, że tak powiem, nie ma naszych umiejętności.
więc nie może się przedostać tu, gdzie my jesteśmy. Okej. Gro, czego ode mnie wymagasz teraz tam? Tu kamera zwykła. Podpowiadać. Tutaj jest to nad wyraz. Dobre. Aha, tak. I'm getting bored. Nope. I dlatego wolę pada, bo mogę sobie to obracać idealnie. A tak, to na klawiaturze nawet się nie umiem ustawić tu? Albo tak. Nie umiem się ustawić w dobrym miejscu. Okej. Okay. Czeka nas tu kolejny fight, a tam widzę coś dla mnie. Chodź tu. Okej, okay. I dusza. Alright. Ej, nie bij mnie tak ostro. No god damn it, ziom. Muszę sprawdzić to, czy jak mnie uderzą w trakcie zbierania duszy, czy mi się dodaje półksiężyc. Bo to jest ciekawe. A, no i jeszcze ciekawy jestem, czy będzie motyw taki, że będę miał na przykład więcej tego księżyca niż mam dusz. To też będzie ciekawy motyw. A nie powinno się tak stać. Coś tu się jeszcze pojawi? Z tego wychodzi, że tak. Ale jak to zebrać? Okej. Okay. Nie wiem dlaczego, ale muzyka się wyłączyła. Albo po prostu utwór przeszedł. Chyba tak się stało. Myślałem, że mam jakieś błędy w grze. A to jednak nie. Błąd, lecz... urok gier ze starszego okresu. Oj, twoja maczuga chyba jest... ma zbyt słaby zasięg. Czyżbyś był ostatnim przedstawicielem tego teamu? Chyba tak. Dziękuję. Slow-mo. Okej. Okay. Kolejny zapis. No coś się dzieje tutaj. Coś się dzieje. Czy tak nas obdarzają tym? Ale nie powiem, bo bardzo miło. Bardzo miło. Bardzo ułatwia mi to sprawę. Pod pewnym względem. Yes, of course. 21% już za nami. I... zobaczmy, co mamy tu zrobić. I czy nie przegapiliśmy nic? To chyba... nie no, jak tam było, to już raczej... tak blisko nie ma. Co, gdzie my tu mamy teraz? Co mamy zrobić? To... aha, no, chyba tak. Okej. Nie? Co mamy tu zrobić? God damn it? Góry? A, no tak, no przecież jak mogłem się do tego nie domyślić. Oh. I wyżej? Nie. Tam. Dobrze. Chyba wiem, co tu trzeba zrobić. Okej. Okay. Świetnie. Jest. Dobrze, wszystko jest dobrze. I teraz mam iść na górę czy tam? Pójdę tam. Intryguje mnie tamto pomieszczenie. No pewnie. Oczywiście musiałem w złym momencie sobie wybrać przejście. Okej, okay. Tam ciekawego chyba nie, tam nic nie znajdziemy. I... znajoma już muzyka. Sekrecik. Kolejna dawka zdrowia.
Holy Water. Co by nie mówić, nasz pasek zdrowia jest już dosyć pokaźny. No, porównując do innych gier, szczególnie teraźniejszych, w których raczej skupiają się na tym, iż długość tego paska jest mniejsza w stosunku do zadawanych obrażeń, to tutaj jest pełen czad. Okej, i mogę się tędy wrócić. I jest chyba tak świetnie. Jak ktoś się miał zamiar wracać drugą stroną, to życzę powodzenia. Coś mi się wydaje, że tu mogłoby wejść nasza koleżanka. Ale no cóż. O, siema. Okej. Dobrze, że na nas zaczekałaś. But also beautiful. Maybe to you. Ojej, miałem jednak rację. Dała radę. Okej. Tyryryry. Jesteśmy w środku. Z czym tutaj mamy teraz do czynienia? Tak, musimy znaleźć wejście. Dobrze kombinujesz. I coś czuję, że to jest coś a la zagadka. Aczkolwiek nie wiem, czy mam od tego zacząć, czy tam. O, tam chyba nie dolecę. Zróbmy. Ej, księciu. Zróbmy tak. Okej. Okay. O! Dobra, to będzie co-op na bardzo wysokim poziomie. No to świetnie. To jest co-op na wysokim poziomie. Okej. Okay. Zdążę? Jest. Dało się. Okej. Okay. Co my tu mamy? Czekaj, czekaj. Ej, chydrze się tego. Okej. Okay. Oczywiście popeczka i drzwi, które się zamykają dosyć żwawo. Alrighty then. Slalomik. Tego mnie uczyli na zdawanie prawa jazdy przecież, nie? Że uczą takich rzeczy. Chyba. I po co my... Ho ho ho. Are you all right? I heard strange noises. No permanent damage, thank you. Czyżbyśmy mieli się tam udać? No chyba nie mam innego wyjścia, znaczy ja bym zeskoczył całkowicie. Tak, mogę, bez problemu. Tylko teraz muszę uważać chyba, okej. No powolutku zmierzamy ku najniższym poziomom. Okej, okay, widzę, że tam chyba żadnej pułapki nie ma, także ej. Także spokojnie. Okej. No to się zaczyna powolutku robić takie monotonne. Mogło być, tak powiem, o jedno piętro mniej. No ale taki był zamysł twórców gry. Łamie główka to jak łamie główka. Bardziej chodziło o samą pierwszą część. I po prostu w czasie wykorzystanie zejścia. Okej. Okay. Zejdźmy na dół i widzę już, co nas tam czeka. Tutaj raczej się nie możemy dostać. Stay there! Stay there!
Dea! Dobra. Bez zbędnego, że tak powiem. O, tu mamy jakiegoś hardcora z młotem, ale da się go na szczęście obejść. Bo by było kiepsko. Okej. Okay. Ej. Daj mi swoją duszę, baby. Okej, okay. All power tanks created. So what now? Chcę teraz jakąś super moc, jak mam wszystkie. O, ekstra. Tylko, że nie wiem co. Hold special... Right click and then press rewind. Okej. Okay. Dobra, zróbmy to. Gotowi? Alrighty then. We are fast. Cóż za prędkość. Ludziska, no. Świetnie. Tylko nie widzę już przeciwników. Dobra. Zużyliśmy wszystkie tanki. Rozbawiliśmy się z częścią przeciwników. Nie to. Jakby dość... Nie to, no. W dość spektakularny sposób. W dość spektakularny sposób. No nie. Goddammit, właśnie. I teraz się nie tworzy nowy, nie? No nie tworzy się. Muszę mieć dopiero... Ej, dobra, jak już wraca do życia, to... No oczywiście, co ksiądz się zrobił? Nie trafił. Świetnie. Nie tworzy się nam, no. Musimy mieć nową duszę. Żeby uzyskać dostęp. Oczywiście Fara jest teraz bezpieczna i dobrze. Tylko, że nie za bardzo nam pomaga z tymi... strzałami. Lepiej było, gdyby na przykład idealnie trafiała w ziomkę, kiedy próbuje nas zaatakować i wtedy... No. Nieważne. Alright, there is a save. A my się napijmy. Dobra, woda, dobra. Okej, przypuszczam, iż musimy tutaj poruszyć niebo i ziemię. Nie. Te skrzynie są... aktywne, to widać. I pasuje je przetransportować na przyciski. Też tak myślicie? Na pewno. Dobra. Pykuś. I następne pudełko, które jest ukryte tutaj, w tym jakże wymownym miejscu. Prince! Świetnie. O, widzę tam jeszcze coś pięknego, bardzo pięknego, czego nie mogę sobie odpuścić. No nie, gra mi się zminimalizowała. Co jest? Co się stało? Wybaczcie, ludziska, gra mi się zminimalizowała. Ale już powinno być wszystko dobrze. I zbierzemy sobie tą duszyczkę, znaczy tą wspaniałą rzecz. Pójdziemy sobie zapisać grę. Ujrzymy przepowiednie. Zapiszmy. Jak widzicie, dotarłem już z wami do 24% jakże cudownej gry. Dziękuję za wszystko i do zobaczenia. Cześć.